Obchody jubileuszu 60-lecia Jeziora Zegrzyńskiego zorganizowano, jak to się mówi, na bogato, łącząc je przy okazji ze świętem gminy Nieporęt, która tysiącom rodaków z akwenem nieodłącznie się kojarzy. Zaczęto od konferencji z udziałem samorządowców, ekspertów oraz osób ze świata polityki i sportu. Jej przewodnim motywem było hasło „Łączy nas Jezioro Zegrzyńskie”, a poprowadził ją Zygmunt Heizer, jako dziennikarz Lata z Radiem, jeden z medialnych ojców słynnej paskudy. Myśmy w którymś momencie doszli do wniosku, kurczę, skoro innych stać jest na swoje potwory, mają latem Loch Ness, mają inne miejsca, gdzie potwory się pojawiają, to my też powinniśmy mieć swojego potwora. No i tak się zrodziła paskuda, bo była blisko Warszawy. Jeden z kolegów jeździł tutaj z mikrofonem, rozmawiał z mieszkańcami, którzy opowiadali niesłychane rzeczy, że paskuda wyszła, a to wyżarła im coś. No i w pewnym momencie zrobiło się całkiem poważnie. Zanim poważnie zrobiło się na przygotowanej przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego konferencji, wyciągnięto z archiwum materiał Polskiej Kroniki Filmowej. Jego autorzy z właściwą sobie lekkością pokazali, jak weekendy nad Zalewem spędzało się w 1963 roku. Polski balaton to na razie duży, mokry śmietnik. Mówiąc po warszawsku, nielicho nas zalewają z tym zalewem. Nawet ruchu kolowego nie zdołano należycie zorganizować, choć to zaledwie 30 km od stolicy. Dzisiaj i samo jezioro, i jego okolice wyglądają już całkiem inaczej. Nad tym, jak jest i jak będzie, zastanawiali się uczestnicy poświęconego jezioru panelu dyskusyjnego. Poprowadził go Jarosław Górski, ekspert do spraw rozwoju lokalnego z Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie wzięli udział marszałek Adam Struzik, szefowie kilku nadzalewowych gmin oraz przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie. W naszej mentalności tych kolegów, wójtów, burmistrzów od początku było to, że Jezioro Zegrzyńskie jest ogromną wartością. I co mogliśmy, to oczywiście w tych potoku ogromnych wyzwań robiliśmy na miarę naszych możliwości. Pozyskiwane pieniądze, zaangażowane środki zewnętrzne i na pewno to już jest inaczej, wygląda to dzisiaj po tych 30 kilku latach niż to na tym filmie. Ponad 3 dekady polskiej samorządności bez wątpienia wyszły pod warszawskiemu akwenowi na zdrowie. Dbać o nie trzeba jednak na okrągło. Zbiornik Zegrzyński też jest urządzeniem wodnym, które potrzebuje bardzo dużo uwagi, bardzo dużo pracy, no i bardzo dużo generuje kosztów. Właśnie po to, żeby mieszkańcy nie tylko Mazowsza mogli z niego korzystać. Chętnych do tego, co widać zwłaszcza w pogodne dni, wciąż jest bardzo wielu. Długoletni nieporęcki wójt pamięta jednak lepsze czasy. Wydaje mi się, że jeszcze nie osiągnęliśmy takiego pułapu odwiedzających i wypoczywających jak w latach 70. czy 80. Może to jest związane z tym, że były granice zamknięte i praktycznie możliwość wypoczynku była bardzo ograniczona i cała Warszawa, cała aglomeracja przyjeżdżała tutaj nad Jezioro Zegrzyńskie. Dzisiaj się to rozprasza, prawda? Jest bardzo dużo różnych wycieczek też zagranicznych. Lecz jeśli już ktoś nad Zegrzyńskie Jezioro przyjedzie, raczej tego nie żałuje. I nie musi też, co dawniej bywało noclegową koniecznością, tego samego dnia wracać do domu. Kiedy ostatnio badaliśmy potencjały turystyczne naszego województwa, to największą bazą hotelową, oprócz oczywiście Warszawy, no bo tutaj nie można tego porównać, dysponuje powiat legionowski. I to jest właśnie dlatego, że wokół Zalewu Zegrzyńskiego mamy olbrzymią ilość ośrodków, hoteli. No i to generuje też ten i lokalny ruch turystyczny, no ale dłuższe też pobyty i też przyjazd z różnych innych miejsc. Co najmniej w jednej kwestii dyskutanci byli zgodni. Chcąc rozwijać turystykę wokół Jeziora Zegrzyńskiego, gminy nie mogą działać w pojedynkę. Co nie zawsze i nie dla wszystkich, na przestrzeni kilkudziesięciu lat było tak jasne, jak jest dzisiaj. Siłą rzeczy byliśmy skupieni na wyzwaniach, których jest mnóstwo, które skupiają nas właśnie na poziomie własnych gmin, powiatów. Ale dzisiaj czas, żeby wykonać ten kolejny krok, ponieważ tkwi w tym ogromny
niewykorzystany potencjał wspólnego myślenia, czasami nawet wbrew jakiemuś swojemu indywidualnemu interesowi, ale w imię, że tak powiem, dobra o szerszym wymiarze. Ja chcę powiedzieć, że niezwykle cieszę się z tego, że my to robimy. Na poziomie lokalnej organizacji turystycznej, lokalnej grupy działania, związku gmin, że mamy tutaj wsparcie i zaangażowanie trzech szczebli samorządów. Rok ubiegły to był rok poświęcony na wielkie konsultacje społeczne. Powiem Państwu, że byliśmy w szkołach, byliśmy w stowarzyszeniach, byliśmy wśród przedsiębiorców, wśród samorządowców, a więc wszystkich tych, którzy w jakiś potencjalny sposób mogą coś nam zaproponować. Dzięki wodociągom, a zwłaszcza systemom kanalizacji sanitarnej, ośrodki wypoczynkowe znad zalewu już nie stanowią zagrożenia dla jakości jego wody. O wiele łatwiej również komunikacją publiczną jest też do niego dotrzeć. A ponieważ spora w tym zasługa wielu spośród gości urodzinowej konferencji, do ich rąk trafiły statuetki, dyplomy oraz odznaczenia zasłużone dla samorządu terytorialnego. Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego otrzymał natomiast od marszałka Struzika honorowy medal Promazowia.